Cześć. Jesteśmy w kolejnym odcinku. No i prawdopodobnie czeka nas teraz konfrontacja z Ellie. Dlatego warto byłoby to nagrać. To takie dziwne trochę uczucie, no bo Ellie, bohaterka pierwszej części. A teraz właściwie powinniśmy się zbroić. Zastanawiać się, czy mamy na tyle amunicji. Właśnie, Ellie wraca do akwarium, gdzie był Owen. O, a tutaj jest Alice, właśnie. To, co mówiłem, że Ellie... Pies, no. Abby jeszcze nie wie, co się dzieje. Ale mamy rurkę w sumie. Dobra, nie będziemy tutaj. Prawdopodobnie włączy się scenka. Zaraz coś się... O, tutaj się bawili, co? W sumie jest wstrząsające, jak przychodzisz. Twoi przyjaciele nie żyją. Więc budzi się agresja. No też poniekąd rozumiemy Ellie. Najpierw jakoś tam wejdźmy. Okej. Ty jesteś ze mną? Tak. O, ja tu uruchamiam latarkę, ja po prostu nie mam latarki. Drabina. Łap drabinę. Gotów? W porządku. Po cichutku. Zdjęcie linii. Wszystko zaczyna się łączyć.
Ta latarka by się tu przydała, ona nie oddala się. Świetnie oświetla. Tutaj się chyba spotkały. Nie wiem, jak wygląda złota. Poczekaj, aż to zobaczy, panujku. Będzie zachwycona. Ręce do góry! Odsuń się powoli! Odsuń się, mówię! Będziesz tego żałować. Nie odwracaj się! Lew, celuj w niego. Na ziemię. Zabijesz mnie jak tchórz? Do diabła z wami. Jesse, wstawaj! Ręce do góry, albo tego też zastrzelę! Nie rób tego, Eli! Uciekaj stąd! Wstawaj! Już! Bawi się, kurwa, was! Tu mordę! Jak chcesz. Nie! Stój! Rzuć broń! Rzuć broń! Kurwa! Nie. Wiem, czemu go zabiłaś. Zrobił to, by mnie ratować. To przeze mnie nie ma lekarstwa. To mnie chcesz. Puść go. Zabiłaś moich bliskich. Pozwoliliśmy wam żyć. I tak się odpłaciłaś. Tommy! Szybko! Zostań tu. Pilnuj wyjść i nie daj jej zwiać. Godzina. O, jest tam, widziałem już. Eli wystaje. Czemu się nie mogę przełożyć? Tylko nie uciekaj! Uważać. Latarkę, dajcie mi latarkę. Nie mamy broni. Trochę dziwne, no. Przecież to Eli. Wow. Gdzie ona jest? Tutaj. No, Abby jest silniejsza. Ale Eli potrafi gryźć. L1, nie R1, tylko L1. L1 to unik. R1 to nie unik. A ja oczywiście R1. To jest unik pięknie. Jebana kurwa! Trzeba znowu ją zajść. Też tak nie można. No, i teoretycznie gra by się mogła skończyć, ale nie tak to przewidział reżyser, bo nie! Bo cegłówką rzucić.
chwycić i powalić. Dobra, jeszcze jedna cegłówka by się przydała. Mamy cegłówkę. Nie, butelkę mam. Okej, dorwie mnie. O kurde. Poszła się schowała. Walczą jak równy z równym. Nóż. Coś tak czułem. Prawdziwy boss. Tylko dziwne, że się biją właśnie. Jakby obie jesteśmy razem z nimi w tym wszystkim. Cegłówka. Gdzie ona jest? Tam. Byśmy mieli słabo. Ręka złamana. Co to się dzieje? Przecież bez szans, no w palce wręcz. O, jeszcze Tina przyszła, no. Strzała, lew, no piękna sytuacja. Głowa tutaj, nie. Ale cóż, no walczyła. Masakracja. O, lew ją powstrzyma. Przestanę mówić. Zobaczymy, co teraz będzie. No tamta Dina taka, co zaatakowałem z tyłu, to jest faktycznie wciąż. Z chłopakiem. No, nie z tą Eli. No nie mogłaby być. Teraz chyba będzie filmik, scenka, wydarzenia po... Zegarek Joela to jest chyba. Czy to jest kiedy? To jest jakieś... Okej, zobaczmy jak to wygląda. A, dziecko już, no to już po wszystkim. No i pochodzimy z małym. Przez okno z nim przejdziemy. O, taki maluch. No, Dina została ocalona przez... Co to za przystojniak, co? Mały Jesse. Dina została oca w kuchni. Okej, kuchnia jest tu. Co tam, mój mili? Hej, dzięki za zmywanie.
Zamiast dziękować, włącz jakąś muzę. Zobaczę, co da się zrobić. Co powiesz na muzykę? O, chcesz potańczyć, co? No, dobrze. O, zajebiście! Uwielbiam to. Twojej mamie łatwo dogodzić. Nie zaprzeczam, naprawdę niewiele mi trzeba. O, jakie kocie ruchy. O, że niby ty. No. O, popatrz na mamę. Mamy. O, cześć. Trochę mnie to kręci. Dziwne jestem. Wiem. Okej. Okay. Okej, okay, rozpraszasz mnie. Wiem. Okej, okay, dobra. Dość. Jak chcesz. Wiesz co, Oli chyba został na zewnątrz. Mogłabyś go przynieść? No, niech będzie. Przewietrzymy się? I uciekniemy do lasu z małym. A na traktor pójdziemy? Ten traktor jeździ, a raczej nie wygląda. Coś tam jest po prostu na nim. Zardzewiałe. Skąd się to wziąłeś? Słonik. Trzymaj się. No, to rozumiem. Ładnie, prawda? Ej, wiesz co? Nauczę cię grać na gitarze. Kiedy urosną ci łapki. I nie będziesz już robić majtki. Spoko. Każdemu się zdarza. Mam ci dużo do opowiedzenia. Dobra, ziemniaczku. Pora wracać do mamy. Dodajmy cię tu. No, to oficjalne. Pójdę rozwieźć sprawę. Moje plecy. Dasz radę? Dam. Tak, tak. Nie trzeba go ubrać? Nie, jest okej. Jeszcze? Mogę przestać. Mam przestać? Dobra, dość. Serio. Chcesz pogłaskać? Chodź. No dobra, spróbuj. Ojej, powoli, powoli, spokojnie. Właśnie tak. Bardzo ładnie. No. Hej. Hej. Wezmę go. Mogłabyś zagonić owce? Nie, spoko, może zostać. Tak? Tak. Odpocznij sobie. No to trzymaj. No chodź. Łaź do środka.
Tylko się nie guzdraj. Trzeba go wykąpać. Jestem zaklinaczką owiec. Słuchajcie, owce, w stodole czeka na was kolacja, tak więc ruchy! Śnieżka, do stodoły! Stoprotka, do środka. Rany, sporo tych owiec. Ile ich tu jest, co? Policzmy! Jedna... Dwie? Jak tak dalej pójdzie, to zaraz usnę. Jemek! Ej, do środka, do środka. Tadzik? Nie spać, zwiedzać. Mamy zdecydowanie za dużo owiec. Ej, a może byśmy kilka zjedli? Przekąska? Nie jest ci zimno? Jeszcze tylko kilka. Posłuchaj tego. Dlaczego owca jest taka smutna? Bo jej mąż to baran. Kiedy trochę podrośniesz, na pewno docenisz te dowcipy. Dobra, jeszcze jeden. Co powstanie z połączenia szalonego koguta z wściekłą krową? Wierzę, że ma kukryku! Tak. Mamie też się podoba. Czy jeszcze tu jest gdzieś owca? Co to? No muszę zagonić owce. To jest druga część? Nie, to jest takie wydarzenia po końcówce. Co tam się jeszcze wydarzyło? Najlepiej by było, jakby teraz te owce wyszły i znowu musiałbym je zaganiać. No, teraz no dobra, widzimy się jutro. Hej! Jak wylazłaś? No, dalej mały. Jakiś przełom epilogu. Nie. Dobra, w kolejnym odcinku przejdziemy tą część. Do zobaczenia.